Czym tu można podpaść? Orkiszem? Ja bym mógł założyć partię kiszonka. Książki. Magazyn do Słuchania. Zapraszam, Michał Nogaś. Ale ile to jest radości, prawda? I hmm, potem ile smaku. Tak. Dzień dobry Państwu, to jest kolejna sobota z książkami, magazynem do Słuchania. Dzisiaj, tuż po Dniu Dziecka, będziemy rozmawiać o i wokół dobrej książki. Państwa i moją gościnią w studiu jest Marysia Przybyszewska. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Dobra książka, Wege. Przepisy dla dzieciaków i rodziny. Dostałem tę książkę kilka dni temu, przejrzałem, przeczytałem, już sobie nawet zaznaczyłem przepisy, które będę chciał jako... Czasem gotujący ojciec dla własnego dziecka i dla całej rodziny i przyjaciół przygotować. Ale zanim powiemy o tym, co jest w środku, jaką metodą prób i błędów tworzyłaś tę książkę, bo wiem od wielu osób, które zajmują się tym na co dzień, że właściwie dobra książka kucharska to przetestowana wielokrotnie przez autorkę albo autora, to bym chciał trochę od filozofii albo od teorii i praktyki rozpocząć. Po pierwsze, chyba najważniejsze pytanie. Mówiła mi matka, mówiła mi babcia: Możesz sobie tego mięsa nie jeść, ale nie zgadzam się, żeby twoje dziecko nie jadło mięsa, bo niejedzenie mięsa z zasady szkodzi. W takim momencie, kiedy człowiek się rozwija, czyli na przykład w dzieciństwie. Co ty na to? Hmm, to jest cały czas temat trudny. Ale myślę, że już coraz mniej, bo na szczęście, jakby ten wegetarianizm, weganizm, dieta roślinna już nie są tak demoniczne, straszne i ekstrawaganckie jak kiedyś, więc teraz wydaje mi się, że jest to trochę bardziej mit. I tak naprawdę, jeżeli dziecko jest i jest małe i nie chce jeść mięsa, to nie musi go jeść. Ważne, żeby. Po prostu było pod kontrolą e, rodziców, lekarzy. I chyba to jest jakby klucz do sukcesu. To tyle. To znaczy ta opcja, że zostaw ziemniaczki, ale koniecznie zjedz kotleta, wcale nie jest najlepszą w przypadku niektórych, tak mi się wydaje. Mówię o tym dlatego, że pamiętam własne dzieciństwo w czasach głębokiego i kończącego się PRL-u. I przecież my tak naprawdę tego mięsa wcale dużo nie jedliśmy. I jakoś wyrośliśmy na ludzi w miarę. Ja na przykład mam 98, chociaż no, mięso było takim produktem luksusowym, towarem luksusowym. Jedliśmy kaszę, dużo nabiału, ciasto, rzeczy pszenne itp. itd. I dało się. Trochę chyba daliśmy się wciągnąć w ten taki dyktat tego, że mięso musi być na stole. Mm, tak, dużo czytałam na temat. Tego, jak mięso jest w ogóle odbierane jako taki symbol dobrobytu. I, i rzeczywiście, to też często powtarzam, że do, dokładnie to, co powiedziałeś, że jak my byliśmy młodzi, młodsi i dorastaliśmy. To mięso było rzeczywiście luksusem i przecież to nie tylko to, że w piątek się jadło rybę, to po prostu mięso się jadło w weekendy, w soboty i w niedzielę. I jeżeli nawet kiedyś rozmawiałam z moim kolegą, który, który dorastał w PGR-ze, to mówił, że jakby jego rodzice po prostu zajmowali się jakby, nie wiem, produkcją mięsa, ale oni nie mieli tego mięsa w domu, bo oni je po prostu sprzedawali. A to, co zostawało, było wykorzystywane w weekend i ewentualnie jak się jadło mięso, to się jadło jego pochodne, typu skwarki na ziemniakach, albo jakieś okrawki. Dokładnie to nie było codziennie. nie ja tutaj nie będę jakimś strażnikiem moralności. Wiem, że ty małyś też nie jesteś. To znaczy najgorzej jest być neofitą. To, że oboje tak się składa, siedzący w tym studiu, jesteśmy wegetarianami ty dłużej nawet ode mnie, nie oznacza, że nie dopuszczamy możliwości, że ktoś je mięso. To nie o to chodzi. Raczej myślę o tym, że wiele rzeczy w życiu także Jeść mięso należy odpowiedzialnie. To nie jest pierwsza rozmowa w ramach podcastu, który przygotowujemy z osobami prowadzącymi działalność w cudzysłowie książkowo-kulinarną, przygotowującymi przepisy piszącymi o jedzeniu o diecie bezmięsnej, ale za każdym razem mam taką potrzebę, żeby raz jeszcze o tym przypomnieć. To znaczy, jeżeli już ktoś chce jeść mięso, to powinien pamiętać o tym, że dobre mięso. Cudzysłów, zdrowe mięso, chociaż wiadomo, że bierze się z uśmiercenia zwierząt, musi kosztować. To znaczy, y, próba wyjaśniania, tłumaczenia innym, że mięso jest OK, kiedy się kupuje, nie wiem, filety z kurczaka, albo kawałki mięsa w dyskontach y, za ceny o wiele niższe od ceny świeżych warzyw czy owoców jest. No, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem, niebezpieczeństwem, dlatego że mięso, produkcja mięsa w dzisiejszych czasach na masową skalę oznacza po prostu tego mięsa zanieczyszczanie, niszczenie go. Dokładnie. To, co to, 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 to powiedziałeś, że ja bardzo staram się nie zaglądać ludziom do garnków, ale jak mogę, staram się przekazać to, że dla mnie najważniejsze w jedzeniu jest świadomość. I to, żeby właśnie wiedzieć e, skąd pochodzą nasze produkty. I to nawet nie chodzi o samo mięso, to chodzi generalnie o każdy składnik, który pakujemy do naszego talerza, e, żeby z e, uważnością i, i z mądrością e, dobierać produkty. I rzeczywiście jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy musimy na to zwracać bardzo dużą uwagę, bo to jedzenie naprawdę jest coraz. Bardziej nafaszarowane różnymi rzeczami, których nie chcemy i nie powinniśmy jeść. Czyli jeżeli mięso to bardziej odwolnika bezpośrednio, od rzeźnika? Tak tak byłoby najlepiej. ja też mam w ogóle świadomości, jakie są ceny tego mięsa, bo jakby wiadomo, że też gotuje. Jeszcze interes... przy tej inflacji. Ha, no właśnie, więc interesuje się, ale też nawet czasem jak moi znajomi, którzy rzeczywiście kupują to mięso w, w dobrych buczerach, Pokazują mi jego ceny, to jakby one są astronomiczne, po prostu. I myślę, że gdyby to mięso miało z reguły tak astronomiczne ceny zawsze, to myślę, że ludzie by mogli sobie to jakoś, że to by się po prostu chyba samo regulowało jego jedzenie i kupowanie. Chociaż w pułapce jesteśmy tak, że my, osoby nie mięsa, bo nie mamy żadnej pewności, że kupowane w dyskontach warzywa, na przykład wiesz, ile razy jestem w takim miejscu i przyglądam się temu, jak wygląda włoszczyzna wyjmowana w, z zamrażarki, pakowana w folii, która zaczyna pleśnieć po dniu, od przeniesienia do domu. No to też sobie zaczynam się zastanawiać, czy może to dobrze, że ona pleśnieje, bo to znaczy, że nie była sypana żadnymi pest pestycydami, czy też może po prostu jest już tak nafaszerowana tym całym złem, że nie daje rady i w zderzeniu z e, minusową temperaturą, a potem szybkim rozmrożeniem, po prostu wszystko się zaczyna psuć. E, chyba dobrze po prostu by było, gdybyśmy wszyscy mieli swoje własne przydomowe ogródki, ale to nierealne. No, to by było. E idealnym rozwiązaniem, ale też co ułatwia takie życie, to jest sezonowość i też często to podkreślam, żeby starać się jeść według sezonów i zgodnie z porami roku i naprawdę spróbować sobie odpuścić tego pomidora w okresie, w którym on nie rośnie, czyli tak naprawdę pomidory zaczynają się koniec czerwca i trwają do nie wiem, września załóżmy i są najpyszniejsze i po prostu cieszyć się Nieść garściami. Tak samo truskawki. Krótki sezon, ale wybitnie pyszny. E, I takich warzyw. To jest w ogóle świetna porada. E, mm -hmm. Tak myślę. Kiedy teraz siedzimy tutaj i rozmawiamy o tym, można ją wyciągnąć z Twojej książki. Można też z innych miejsc w internecie, bo w dobrej książce polecasz strony, które śledzisz i ludzi, którzy są dla Ciebie w jakimś sensie autorytetami, jeżeli chodzi o kwestie dobrej, zdrowej żywności, żeby sobie taką w domu ściągawkę zrobić. Nawet na lodówkę albo na ścianę przyczepić, że świeże owoce albo warzywa, takie, takie i takie, to są te momenty, i się przygotować na to, że tylko wtedy ma sens kupowanie ich nie tylko ze względu na cenę, ale też na to, że one są świeże prosto z drzewa albo prosto z pola, a nie trzymane w chłodziarkach. Przecież w grudniu czy w styczniu można kupić w sklepach pięknie pachnące polskie jabłka, ale doskonale wiemy, że one są trzymane właśnie w chłodniach. Można tak samo kupić pomidory, które przyjechały z Hiszpanii, z wielkich szklarni. I też wystarczy sobie po prostu wygooglować te szklarnie, żeby zobaczyć, jaki to jest hektar. Nie wiem, są tysiące kilometrów ciągnących się szklarni. I zastanowić się, czy na pewno jedzenie z nich jest pyszne. No, i to oczywiście już niesie u mnie taki raczej wątek, gdzie sobie myślę o tym kto to jedzenie zebrał, w jakich warunkach, ile ono jechało, jak doj czy dojrzewało w kontenerach, ile rzeczy spleśniało ple i pleśniejąc yy, przekazało to upleśnia, inne warzywa i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście też trudno jest siedzieć i zastanawiać się i analizować każde warzywo, jedną rzecz yy, po kolei, rozbierać na czynniki, ale myślę, że można próbować i można yy, się starać. Wpróbali wprowadzać małe ruchy do swojego stylu życia, sposobu. Chodzi jak myślę, o nabywanie świadomości po prostu, stopniowe, krok po kroku. Dobra książka nas spotkała dzisiaj w studiu to jest no, jakiś ważny moment w Twojej pracy zawodowej, w tym, czy się, czym się zajmujesz, jakiś rodzaj kamienia, milowego. <laughs> Ale myślę, że nie wszyscy śledzą Twoje konto na Instagramie. Przypomnijmy, jak ono się nazywa. Kom komfortowanko. Dziękuję Maćkowi tutaj za, za, za tę świetną nazwę. Komfortowanko. E, jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda cudzysłów z jedzeniem, z myśleniem <coughs> o odpowiedzialnym jedzeniu i o tworzeniu własnych przepisów w diecie roślinnej. No chyba zacznę zupełnie od początku, czyli i od tego, jak. Przeszło 10 lat temu e, powiedziałam mojej e, ówczesnej pracodawczyni e, Lidii Popiel, e, powiedziałam: Lidia, czas na mnie, muszę iść dalej, będę gotować. I jakby z asystentki fotografki, nagle decyzja dosyć zaskakująca, poszłam gotować do jednego z warszawskich bistro, nie mając bladego pojęcia o tym, Ile co, jakby w jakich ilościach się gotuje na więcej niż pięć osób? Chodziło o marzenie, jak rozumiem? To nawet jest, to jest zabawna historia. Mój, by mój, mój były chłopak po prostu powiedział, hej, otwieramy bistro, a świetnie gotujesz, to może pogotujesz. Nie zastanawiałam się wtedy za bardzo, jakby na jaką skalę będę musiała gotować. I w ogóle, że będę gotować dla ludzi innych niż moi znajomi, ale powiedziałam że okej, okay, możemy spróbować I, i spróbowałam i w zasadzie nawet wszystko, czego się nauczyłam, to było w gastronomii i nauczyłam się, jak gotować i jak nie gotować, a, a potem zaczęły się staże, wyjazdy i jakby cały czas się uczyłam tego fachu. A, czy się nauczyłam wszystkiego Chyba wciąż nie i cały czas czuję, że się uczę i dużo przede mną, i też cały czas czuję, że się to we mnie zmienia. Przepracowałam 10 lat w warszawskiej gastronomii. Przed pandemią zrezygnowałam, bo, bo już po prostu było mi trudno i ciężko. I w zasadzie miałam taki moment odpoczynku i szukania się i zastanowienia się, co dalej. Potem pomyślałam, że w zasadzie lubię pisać, trochę jeszcze umiem robić zdjęcia. I chyba chciałabym się dalej dzielić tym, co mam w głowie z innymi. I tak powstało komfortowanko. I tak ono jest i, i mam nadzieję, że służy. Z tego, co powiedziałaś przed chwilą, najbardziej chyba zainteresowało mnie, w sensie jest w jakimś sensie odkrywcze, takie stwierdzenie, nauczyłam się jak nie gotować. To znaczy, jak nie powinno się gotować, brzmi moje pytanie. Na, na pewno nie powinno się gotować używając tępych noży. Aha, bo? Bo, bo tępy nóż bardziej ci może zjechać z warzywa i na przykład odkroić kawałek palca. Nie powinno się gotować bez podłożenia czegoś stabilnego, znaczy ściereczki, kawałka obręcznika papierowego pod deskę, żeby deska się nie ślizgała i nie odjeżdżała. Czyli mówimy o technikaliach takich, na razie. Takich mhm. technikaliach, tak. Znaczy to te, Takie rzeczy właśnie w gastronomii, których się uczysz. Czyli, że... Ale w kuchni, w domu też się bardzo przydają. Zwłaszcza mężczyznom, którzy uczą się gotować. Na przykład, bo ich do tego życie zmusza albo chcą <grym> zaimponować. Tak. I, I tych takich rzeczy, takiego małego know-how w zasadzie jest dosyć sporo. I Ja też lubię pokazywać... Y, u siebie na Instagramie. Nie wiem, czy techniki krojenia, których się też nauczyłam. Oczywiście jakby tutaj szkoła francuska bardzo się przydaje, chociaż jakby... Ale po francusku to się robi ciach, ciach, ciach. W jakim sensie? W jakim, w jakim Wiesz, stylu? ta kuchnia francuska jakby ma y, y, to, że jakby ma bardzo wiele technik krojenia, czyli to jest e, Julien, Brunois, e, czyli to są te wszystkie różne trudne, tru, trudne nazwy, zresztą chyba, które są w książce, które po prostu... Dają nam kształt warzywa. I to jest, tutaj mogę zacytować, nawet to, co napisałam. Jak sobie pokroisz, tak ci będzie smakowało. I rzeczywiście to, jak sobie pokroisz, ma wpływ na, na smak potraw. O, a dlaczego? No, na przykład dlatego, że jeżeli robisz sobie sałatkę i pokroisz cebulę w wielką kostkę i ją tam wpakujesz. To po prostu by nie czuć głównie cebule. A jak zrobisz cieniutkie piórka i dasz do nich odrobinę soli albo włożysz je na chwilę w zimną wodę, to ona będzie soczysta i chrupka. A jeżeli na przykład gotując zupę ogórkową, pokroi ogórki kiszone w trochę większe kostki niż mniejsze, to to też wpływa na to, jak ja albo moje dziecko odbierzemy efekt mojego gotowania? Ja bym starła na tarce, oczywiście jak no jasne. najchętniej, więc mm -hmm. jakby. I to Bo też... wtedy najwięcej jest soku, tak z tego? Tak, ale to też z kolei przynosi jakby kolejny wątek, że dla mnie gotowanie jest dosyć intuicyjne i myślę, że dla wszystkich jest. I oczywiście można się słuchać przepisów, wiadomo, że i tutaj jest dosyć istotne. W, sło... w, słonej, w słonych, wytrawnych rzeczach, tych przepisów nie trzeba się trzymać tak bardzo. Yy, w słodyczach Owszem, te, te receptury się bardzo przydają, e, ale też troszeczkę słuchać siebie, że jeżeli na przykład dasz, nie wiem, więcej soli, pieprzu, e, czy zmienisz coś, bo tobie tak bardziej smakuje, to też jest w porządku. I to też się staram przekazać w dobrej książce. To jeszcze wracamy do tych początków, początków te, i ciągu no. dalszego początków, <grym> czyli e, bycie asystent, asystentką fotografki. Praca w bistro, potem odejście, założenie konta na Instagramie, komfortowanko, pandemia i tak dalej, i tak dalej. No ale to się mogło potoczyć w różnych kierunkach, pójść w różne strony. A skończyło się na książce z przepisami Wege dla dzieciaków i rodziny. Czy myślałaś o tym w ten sposób, że jeżeli chodzi o gotowanie dla dzieci, dietę roślinną, to. Jest w Polsce jakaś przestrzeń do zagospodarowania? To jest terra incognita albo po prostu zbyt mało rodzice wiedzą, co mogą na szybko i smacznie przygotować dla swoich pociech? Ja w ogóle nie myślałam, że kiedykolwiek napiszę książkę dla dzieci, ale na szczęście Ola i Konrad wpadli na taki pomysł. Czyli wydawcy. Wydawcy, dokładnie. Powiedzieli, no bo my mamy synka i w zasadzie jakbyśmy chcieli yy, uczyć go jedzenia i z nim gotować, to chcielibyśmy korzystać z Twoich przepisów. Nie wiem, czy to jest dla mnie duża odpowiedzialność, bo na szczęście, yy, pisząc te przepisy, miałam wsparcie dietetyczki i jakby okazało się, że pisząc te przepisy, też rzeczywiście intuicyjnie dobieram odpowiednią ilość białka, węglowodanów, etc., więc super. Ale tak jak mówię, nie sądziłam, że, że, że napiszę książkę dla dzieci, i też w ogóle jakby ona jest dla dzieci, ale ona też jest dla dorosłych, i jakby. Staram się pokazać, że po prostu to jest... To, 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 to nie jest, że dziecko to musi mieć specjalne jedzenie. Adwokat, dorosły osobny, i że muszą być tam, nie wiem, różne talerze i różne opcje. Oczywiście, do jakiegoś tam momentu życia dziecka dziecko nie je takich pełnych, full potraw, jak na przykład są w, w, w dobrej książce, ale na szczęście jest dużo super parentingowych blogów y, y, o, o, o jedzeniu dla dzieci. I tu zostały naprawdę, myślę, że mocno przetarte szlaki, więc. Y, moja książka jest po prostu chyba dla ludzi, którzy sobie lubią dobrze, dobrze zjeść. Ale jeszcze odnosząc się do doświadczeń rodzicielskich, mm -hmm. wiem to po sobie, ale pewnie też wiele naszych słuchaczek i wielu słuchaczy podzieli moją opinię, że dzieci są niezwykle radykalne, jeżeli chodzi o podejście do jedzenia. To znaczy pizza zawsze, pierogi ruskie, ojeju, tak, bardzo często. Parówki z szynki niekoniecznie, ale wiadomo, że na szybko to Suniemy było z całkiem homogenizowanym niebo. Właściwie nie ma, nie ma, większej frajdy, ewentualnie hałka. Soczek malinowy świetnie, ale brzoskwiniowy to już niekoniecznie. I tutaj można by wymieniać. Miałaś świadomość tego, że po prostu dzieciaki tak funkcjonują, że mają pięć ulubionych potraw w tygodniu, dwie zupy, trzy, drugie dania i. I reszta niekoniecznie. To znaczy, że właściwie tutaj chyba wszyscy ci, którzy, tak mi się wydaje po lekturze dobrej książki, którzy prezentują różne szkoły jedzenia i karmienia dzieci, znajdą coś dla siebie smaki, rodzaje potraw i tak dalej. I to this... <laughs> Bardzo śmieszna historia, bo po napisaniu tej książki mój kolega Michał Ligocki zaprosił mnie na wyjazd snowboardowy z jego teamem snowboardowym. On trenuje dzieciaki i pojechałam na tydzień i karmić tę grupę. Wróciłam, zadzwoniłam do Konrada i mówię, słuchaj, czy moglibyśmy ograniczyć tę książkę do przepisu na pomidorówkę wege-bolońskie? Po, wege wege Konrad powiedział, okej, okay, dodajmy jeszcze cini minis i mamy to. I rzeczywiście tak jest, że z dziećmi nie jest najłatwiej. Ale w mojej książce jest dużo takich yy, rzeczy, które właśnie są przyjemne i, i dzieciom Będą smakowały. Dla niektórych się będą musiały trochę przekonać. Jest dużo ryżu, sporo kasz. Mało cukru też chciałam, żeby tam było. I no i zobaczymy, czy będzie dużo rzucania talerzami. Dobrze, to otwórzmy dobrą książkę i powiedzmy naszym słuchaczkom i słuchaczom, co tu mamy. Zaczynasz oczywiście od takiego bardzo technicznego, istotnego. Rozdziału, w którym piszesz, co warto mieć w kuchni, czyli jakiego rodzaju urządzenia, przyrządy, ale też na przykład matę silikonową, czyli to miejsce, które, znaczy tę rzecz, która pozwala nie ślizgać się garnką i tak dalej. Potem mamy opowieść o przyprawach i to mnie bardzo zainteresowało, dlatego że każdy właściwie ma swoją ulubioną grupę przypraw. Ja jestem, przyznaję, wielkim fanem pieprzu i właściwie pieprz mógłbym do wszystkiego dawać. Jak się zorientowałem, moje dziecko również bardziej pieprz niż sól, ale ty też pokazujesz inne rzeczy, które nawet bez konsultacji z dziećmi można by było wrzucić do jedzenia i mogą potrawy ubarwić smakowo. Tak, ja, ja wrzuciłam, tych przypraw w ogóle jest u mnie bardzo mało i jest tak naprawdę czosnek goczugaru i kumin to są takie trzy podstawowe i dałam je dlatego, ponieważ też czasem ta mieszanka gdzieś tam jest bardzo często wykorzystywana w kuchni roślinnej, żeby dać ten taki, nie wiem, użyję tego słowa, mięsny smak. Imitujący mięsny Imitujący i jakby czasami wydaje mi się, że jednak wciąż ludzie tego szukają, nie wiem, czy z tęsknoty, czy z tego, że pamiętają ten smak, więc, więc one to mm, dają mm. Dałam też oczywiście pieprz, bo uważam, że jakby, jak najbardziej można go podawać e, dzieciom. E, sól, która jest po prostu ważna i trzeba jej umiejętnie używać. No i z sezam, bo jest to <grych> moja, e, jakby chyba rzecz, której nadużywam. Nad, nad I tak jak e, mówię, mogłabym wypisać tutaj miliony przypraw i sama mam też bardzo dużo, ale chyba... Tymi w różnym natężeniu posługuje się najczęściej. W kuchni, w diecie roślinnej istotne jest umami, czyli ten kolejny smak, który tak. przez lata był niezidentyfikowany i o tym też piszesz. No, z tym może być problem, bo nie zawsze umami jest wyraziste, więc dzieci trzeba do tego przyzwyczaić, ale da się. Potem właśnie piszesz o tym, jak się. Kroi po francusku, żeby było więcej smaczniej i bardziej zdrowo, a potem przechodzimy już w tej książce do konkretnych przepisów. To jest bardzo ciekawe, że na pierwszym miejscu w Twojej książce jest bulion warzywny. Dlaczego właśnie on? Bo bulion to jest zdrowie. Bulion trzeba mieć zawsze w lodówce i przydaje się on absolutnie do wszystkiego. Uwielbiam mieć bulion. Dzień przed naszym nagraniem mm. rozmawiałem z pewnym pisarzem, który właśnie jechał na wywiad do radia, miał problem z głosem i powiedział, że czuje się okropnie, ale podniesie się, no bo wiadomo, promocja książki i bierze termos z rosołem, bulionem, który gotował 5 godzin na małym gazie u siebie w domu. Yy, otrzymał pochwałę ode mnie, bo ja nie tylko, że jestem osobą zupną, to też uważam, że po prostu bulion to jest najlepsze lekarstwo. Tutaj akurat wierzę, w tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Zupa, nic tak nie leczy jak zupa, a bulion warzywny, czy ewentualnie mięsny, to już jest w ogóle sztos, jak to się mówi. Dokładnie, bo tym ten bulion też wykorzystujesz później do zrobienia risotto, ale też jako w ogóle taki w Podkręcenie smaku, że jeżeli na przykład robisz jakieś danie, gotujesz sos, możesz wlać trochę bulionu dla podkręcenia smaku, możesz, jeżeli na przykład zrobiłeś już danie i ono ci nie smakuje do końca, to więc możesz też dolać trochę bulionu i znowu podkręcić ten smak. Także ten bulion ma naprawdę wiele rzeczy. Poza tym może być i w lodówce zapasteryzowany, i zamrożony. Zawsze gotowa opcja na obiad albo jego. Składowa. No dobrze, ale jest jedna rzecz, która mnie zainteresowała przy okazji Twojego przepisu na, na bulion, mm -hmm. żeby już tak się zrobiło bardzo smacznie. Ty zresztą tutaj piszesz, że masz zawsze zamrożoną porcję. Ratuje mnie, gdy chcę ugotować coś szybko, ale kiedy przemarznę też i mam ochotę na coś rozgrzewającego. Ale tego nie znałem. Przyznam się szczerze, Marysiu. Kwaśne jabłko w bulionie. <todgłos> No, i tutaj właśnie to kwaśne jabłko w bulionie podbija ten smak. Ne, umami daje nam też trochę. Więc ja dodaję po prostu tak mniej więcej w, w połowie albo na koniec gotowania. Ale wiedziałaś, czy próbowałaś? Próbowałam. Ugotowałam, spróbowałam, zjadłam. Nie pamiętam, gdzieś kiedyś to od. Odkryłam, a może ktoś mi podpowiedział, i zaczęłam korzystać z tego. I rzeczywiście na jesieni, oczywiście, najchętniej tam wrzucam szarą renetę. Mm -hmm. A latem, z kolei, jak te jabłka, wiadomo, <laughs> ich nie ma, to po prostu wrzucam świeże pomidory. A na przykład y Kupić szaryenety, potem je włożyć w pudełkach do zamrażalnika i tam poczekać. Wysuszyć. Tak, wysuszyć. Myślę, że może wysuszyć po prostu na suszarce tak? i mieć mm -hmm. suszone i, i sobie tak wrzucać. I wtedy też można do bulionu. Tak, albo na przykład też teraz jest taka opcja, to też wyszło mi z metodą prób i błędów. Jak są te będzone i suszone rzeczy, które się dodaje do kompotu z suszu, mm -hmm. to na przykład taka wędzona gruszka wrzucona do, zimą do bulionu nadaje super aromat. Tylko trzeba ją wrzucić na, przed końcem gotowania na bardzo krótko i to jest też nowy wymiar smaku. Ja wiem, że to jest może niszowa podnieta, ale dla mnie to jest absolutne odkrycie, jeżeli chodzi o <laughs> pracę w kuchni, dlatego, że tyle lat gotuję zupy. Jestem po prostu człowiekiem od zup uzależnionym. I wiadomo, że zanim powstanie jakiś rodzaj konkretnej zupy, to musi być ten bulion. Ale nigdy tam nie wrzucałem kwaśnego jabłka. Teraz będę stosował. Dziękuję Ci za to bardzo. Pierwszy przepis i już niesamowita rzecz. Potem opowiadasz o sosach. Wiadomo, że nie będziemy każdego z tych sosów omawiać, bo też chodzi o to, żeby Państwo sami po to, po to sięgnęli. Ale dostrzegam tutaj różnego rodzaju... Fascynacje dzieci, na przykład y, ketchup z pomidorów, jak zrobić samemu. Oczywiście w tym okresie, kiedy pomidory są, prawda? Mm -hmm. pod żadnym pozorem tych schłodni w listopadzie albo w styczniu, bo to może wygląda jak pomidora, ale smaku i zawartości pomidora jest w tym niewiele, tylko konstrukcja. Ale to w ogóle może być fajda dla dziecka, żeby sobie samemu zrobiło ketchup. Myślę, że ol olbrzymia, ale ja też w ogóle uważam, że przetwory z pomidorów na zimę to jest jakby totalna konieczność. W sensie, że jakby, jeżeli. Ja na przykład w zeszłym roku przerobiłam 70 kg pomidorów i mam je do tej pory jeszcze. E, także już naprawdę witam się z sezonem i wiem, że za chwilę nadejdą pomidory i będę mogła e, jeść świeże. Ale w szafce mam jeszcze siedem słoików, które mi zostały, więc są tam właśnie i jest i ketchup i jest baza do zupy pomidorowej i są pomidory nieprzetarte, których używam do sosów, także myślę, że to jest bardzo istotna rzecz. Ile tych Ty, przetworów robisz? Ja robię w zasadzie tylko dżemy, które jeszcze są, <laughs> potem ich nie zjadam, albo je rozdaję i pomidory. O ogórki przestałam. A robić, od kiedy odkryłam pana Jecki Biczek, którego serdecznie pozdrawiam z Hajnówki, bo ma po prostu świetne domowe ogórki, a ja przerabiam pomidory. No więc, tak jak mówiłam, 70 kg pomidorów w zeszłym roku, w tym roku myślę, że będzie to podobna ilość. Z tego, o czym mówisz, wynika, że nie robisz kiszonek. Zdajesz się na innych w tej materii, ale chcę Jem powiedzieć. Je. Jem dużo kiszonek. Chcę powiedzieć, że jestem, ja bym mógł założyć partię kiszonka. To znaczy, <noise> jestem osobą, która uważa, że nie ma lepszego dostawcy witaminy C i czegoś, co spełnia funkcję wojownika o naszą odporność od to kiszonek, prawda. wszystkiego rodzaju kiszonek, każdego rodzaju kiszonek od kiszonych ogórków i pomidorów po najmniej spodziewane rzeczy. Kimchi. Kimchi, tak. Świetne. Tu mam problem, bo zapach kimchi sprawia, że moja córka jeszcze nie za bardzo chce jeść. Może to jest dla niej zbyt ostre, albo zapachowo odrzucające. Będę nad tym pracował, ale muszę powiedzieć, że jakby tak trochę na, na marginesie naszej rozmowy, chciałem zaapelować was jeszcze o to, żeby poważać kiszonki. Poważać kiszonki trzeba i się nimi zajadać, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy nie mamy już nic i wtedy właśnie wjeżdżają one. Każdy przepis, który jest w książce, został przetestowany w Twojej kuchni? Oczywiście, wszystkie. Czyli, aha, a każdy ilo, ile razy, ilo, i, i, jak często się musiałaś pomylić albo się myliłaś, zanim powiedziałaś, ok, to jest już gotowe. <gry> Wiesz co, ja z większości tych przepisów po prostu korzystam w życiu. Jakby używam ich cały czas. Niektóre były metodą prób i błędów i rzeczywiście się musiałam trochę nagimnastykować. Zresztą tak cały czas miałam w głowie, że jednak gotuję nie, nie dla siebie tylko, dla dzieci, a potem dla siebie. A miałam dużo czasu na te eksperymenty przez pandemię chociażby. Tak. Jest jakieś danie popisowe, które wymyśliłaś specjalnie na potrzeby tej książki? Myślę, że, że, że hitem może być Kanapka z pulpetami z fasoli, która gdzieś jest tam. Nie pamiętam na której stronie, ale myślę, że ona może, może dzieciom zasmakować pulpety i na zimno czy na ciepło. Bółkę można sobie podgrzać, Opiec i pulpeciki ciepłe w sosie włożyć do środka, ale też na pół na zimno, też będzie smakowała super. Poza tym te pulpety można, jeżeli na przykład kanapka nie to Wtedy można je włożyć w sos pomidorowy i też będą pasowały. Tu właśnie jestem na stronie na przepisie, który wyszedł zupełnie przypadkowo. Nawet to napisałam. Miałam po prostu tak zwane resztki pirez dyni i zrobiłam je razem z jajecznicą, więc jakby w ogóle połączenie dosyć niestandardowe, ale wyszło świetnie. A co I wyszło z tego? Jajecznica z z dyni po prostu. Tylko, że jakby wiesz, nie musisz mówić młodemu człowiekowi, że jest tam pire z dyni. I to co? Jest... No po prostu mówisz, że jest jajecznica. Myślę, że. Ale chociaż. Wiadomo, że to nie zawsze. Potem będzie, ej, a dlaczego znaczy, to jeszcze tak dziwnie smakuje. Nie no, ale jakby chciałam zrobić takie opcje ukrytych warzyw, że wiadomo, to też czasami, że dzieci mają na problem, że jak, co, jakieś zielone rzeczy w środku, albo. To wyjmują. To wyjmują, albo że ty. troszkę troszkę na przykład. Na przykład, ale na przykład, że jakiś pomidorowy, taki, który właśnie tam robię na zimę. To albo ty ukrywasz warzywa. Ukrywam w nim warzywa. Mhm. Albo że na przykład jest chlebek, to znaczy, wygląda jak ciasto czekoladowe, ale jest to chlebek z cukinii. To się też tam przemyca cukinie. Nie, nie, nie zrobiłam za dużo takich przemytów. E... A robisz to po to, żeby poszerzyć jadłospis, czy na przykład to jest kwestia odpowiedzialności, że dzieci powinny jeść te witaminy. To wszystko, co jest w warzywach, a ze względu na to, jak to pachnie albo wygląda, to nie mają zbytniej ochoty. Więc trzeba je troszeczkę oszukać. No, właśnie czasem wydaje mi się, że chyba tak, tak, tak jest, że, że czasem trzeba oszukać i coś ukryć, i to wtedy sensie też jakby nie, nie jest złe, no bo przecież nie, nie, nie podajemy nie wiadomo czego temu, temu dziecku, tylko po prostu ukrywamy cukinię w cieście, więc jakby to jest w porządku. I może takie dziecko wtedy jest łatwiej jakby zje, a potem możesz powiedzieć: Hej, ja tam była cukinia i to dziecko powie: O, super, to znaczy, że lubię cukinię. Co w ogóle jest też chyba ciekawym wątkiem na temat tego, co dzieci lubią, co nie. I co dzieci lubią, czy czego dzieci nie lubią, bo nie lubią, a czego dzieci nie lubią, bo im rodzice mówią, że nie lubią. O, ta kategoria druga mnie interesuje. Na przykład. <gry> a, nie wiem, czy zauważyłeś, ale często jest tak, że jak dziecko próbuje coś. Coś to, czy często czasem, e, tak akurat jest anegdota zasłyszana z warsztatów prowadzonych przez mojego kolegę, że właśnie jest mnóstwo rzeczy na stole, różne, i dziecko podchodzi i już sięga po jakiś tam obóz, a mama mówi: Nie jedz tego, bo nie lubisz. Więc ona wie, że on tego nie lubi, a chociaż on po to chciał sięgnąć, i tego spróbować. Więc może właśnie po prostu trzeba dawać dzieciom próbować. Właśnie wypluwać, zjadać, nie zjadać. Jak nie zje tego teraz, to może zje to za rok. I to tak naprawdę też jest to, co powiedziałeś, że dzieci mają. Nie wiem, że właśnie ten serek homogenizowany, tak, ale potem ta marchewka i datka pietruszki to już może niekoniecznie. Ale ja patrzę po dzieciach moich przyjaciół, że to się zmienia. Że po prostu są momenty, że jakby na początku jest tak, że wiadomo wszystko, potem się pokazuje, mm, to nie, to nie, to nie. A potem znowu trzeba pokazać kilka razy, hej, spróbuj tego. I może rzeczywiście, że jeżeli. Pokażesz temu dziecku tę cukinię w kilku różnych formach, to za, jak, jak którymś razem może mu ona zasmakuje, no jeżeli nie, no to nie no, to jakby nie ma tematu. Ale mało no, znam dzieci, które tak bardzo nic nie lubią. To jest może ważny apel do rodziców, żeby nie wmawiać dzieciom, że czegoś nie lubią, tylko pozwolić eksperymentować. Jest w tej książce to Tofucznica. Myślę, że dla tych, którzy lubią tofu, bardzo ciekawy przepis, jeżeli dziecko się zainteresuje tymi kostkami. Ale na przykład mnie też zaintrygowała, jak do tego doszłaś Marysiu? Owsianka z jajkiem sadzonym, jak to w ogóle jest pomyślane i zrobione? Bo na widok owsianki to dzieci często właśnie tak robią, jak dorośli, na widok tych owoców, których podobno dzieci nie lubią. To znaczy, nie, 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 po wygląda okropnie. Uh. No bo tak, owsianka wiadomo, że wygląda okropnie, ale ja chyba też patrzę na to, co jedzą właśnie dzieci znajomych. Te małe, wegetariańskie dzieciaczki jakoś tak już nie mają takiego odrzutu na tę owsiankę. Nawet ją lubią i jedzą chętnie. Ja akurat postanowiłam po prostu moją owsiankę, jakby sam miks owsiankowy urozmaicić, czyli po prostu wpakować tam dosyć dużo nasion, lunu i tak dalej, żeby... Ona była jeszcze bardziej zdrowa. A skąd osianka na, na, na wytrawnie? No, na przykład to chyba trochę przez congee, które uwielbiam i które jadam często. Jest to klej kryżowy z kuchni chińskiej, który uwielbiam i jem go bardzo często i, i dosyć sporo, z, i zwłaszcza zimą. I myślę, że jakoś tak wyszło, że, że skoro można jeść taki klej ryżowy z jajkiem, to można też zjeść sobie właśnie owsiankę z jajkiem sadzonym. Też chyba trochę. Może to, to kiedyś podłapałam w jakiejś kuchni skandynawskiej. Hm. W każdym razie świetne jest to połączenie. Smakuje jak? <noise> jak owsianka z jajkiem sadzonym. E, w ogóle uważam, że wytrawne owsianki są super. Mhm. I że trzeba sobie pr pr próbować je a, robić. Ludzie że... raczej mają tendencję do zasładzania owsianek. Tak, że żeby... hm. Że, że, że raczej na, z cukrem i tam, z kompotem, czy tam z owocami i tak dalej. Um, nie, właśnie owsianki wytrawne polecam. Bardzo. Niewiele jest książek kucharskich, przynajmniej niewiele wpadło w moje ręce, takich, w których osobnym rozdziałem jest opowieść o kanapkach. A ty przygotowałaś też, jak rozumiem, metodą propi błędów, kilka przepisów na to, jak szybko dziecku zrobić kanapkę. Niektóre są dość oczywiste, bo mamy tutaj na przykład kanapki z twarożkiem albo hmm. miodem i pieczonym jabłkiem. No to już jest wyższa szkoła jazdy, żeby jednocześnie przygotowywać kanapkę i w piekarniku i nad jabłkiem się pochylać. Ale są też inne, znacznie bardziej wymyślne, bo mamy tutaj na przykład pieczonego batata i powidła. Ty się nie boisz takich zestawień, które najpierw przy rzut oka albo ucha mogą brzmieć co najmniej dziwnie. To znaczy przełamujesz te granice. No, tu, tu, tu są dla mnie dużą inspiracją dzieci, bo to one jedzą ogórka z dżemem i... Albo z nutellą. I tak dokładnie. I jakby nie mają żadnych zahamowań, więc dlaczego my je mamy mieć? I dzieci łączą wszystko ze wszystkim. I to jest nie właśnie tak, że najpierw zjedzą super pyszne, słodkie... Ciasteczka, a za chwilę zażyczył sobie właśnie ogórka, żeby potem skończyć tą perówką. Sojową, oczywiście. No dobrze, to jak smakuje batat z powidłami? Jak smakuje batat z powidłami? Pysznie. Powidła są ciężkie i wytrawne. Batat jest słodki. Po prostu przyłamujesz to z słonym kozim serem i wychodzi połączenie świetne. Tak. Czy, to są, czy to są tanie czy drogie rzeczy, gdyby tak chcieć szczerze powiedzieć? Kiedy myślałaś o tych przepisach, to jest to raczej opcja tylko dla osób, które naprawdę stać, czy właściwie jest tutaj też trochę takiego resztkowego jedzenia, które można wykorzystać przy okazji? Przede wszystkim staram się. Jakby staram się w tej kuchni żeby tak, żeby te przepisy były dostępne dla wszystkich, żeby nie były mm, zbyt trudne. Bo wiem, ile ma statystyczny rodzic czasu w kuchni, odpowiadam, bardzo mało. I też ile ma chęci na spędzenie tego czasu po pracy, gdzie ma jeszcze lekcje, coś i tak dalej. Więc jakby te przepisy są w ogóle dosyć krótkie. Niektóre są oczywiście bardziej wymagające. Zostawmy sobie je na przykład na weekendy. A co do, co do kosztów, no to. Chyba wydaje mi się, że warto jest mieć kilka składników tak zwanych dobrych, droższych i zainwestować w nie, czyli nie wiem, mieć dobrą oliwę, dobre oleje, rzepakowy, słonecznikowy, lniany, sezamowy, jakby wydaje się, wow, ile ja tego muszę mieć w szafce. Nie, ale jeżeli masz tych kilku komponentów, które są i są właśnie dobrej jakości, na masz dobrą musztardę francuską, czy dobry ocet jabłkowy, mmm, to potem komponując, łącząc te składniki, możesz komponować całkiem smaczne i niedrogie dania. Zresztą, tak jak też powiedziałam, jeżeli się staramy jeść sezonowo, to te rzeczy nie są drogie, jeżeli kupujemy je w sezonie. Teraz wszystko jest drogie. W ogóle to nie jest dobre pytanie. No tak, to jest, to jest trochę tak, że myślimy o tym już niestety zaczynamy tył. myśleć o tym, mm, co kupić, a żart, tak, co że... niekoniecznie jest nam potrzebne akurat w tym momencie, prawda? Dożyliśmy nagle takich czasów. Tak, ale żartując, to jakby naprawdę staram się, że żeby pokazać, że to też, że też nie trzeba bardzo wymyślnie gotować, żeby to było smaczne. Ja po prostu bardzo lubię dobre i proste jedzenie. Są też w twojej książce przepisy, które mogą zastąpić dzieciom fast foody, uh -huh. co myślę jest bardzo przyjemną informacją. Myślałaś i o hamburgerach, i na przykład o spring rollsach, czyli o tych takich rzeczach, które kupuje się w restauracjach z azjatyckim jedzeniem i nie tylko. I tu okazuje się, że też można to wszystko przygotować od ręki, kiedy ma się produkty w domu. To jak na przykład zrobić dobrego wegeburgera dla dziecka? Ja akurat zrobiłam naprawdę najprostszego burgera, jakiego można sobie wyobrazić, bo, bo wiem, że nie zawsze też biegu tych przepisów na kotlety jest całkiem sporo. U mnie są akurat dwie opcje, bo jedna to jest ten burger, w którym po prostu masz upieczonego batata włożonego w bułkę i to jest moja wersja burgera, ale na przykład jest też tam gdzieś przepis na kotleta z groszku, którego też możesz spokojnie włożyć w bułkę i też będzie działał. I akurat tutaj kotlet, jak widzisz na zdjęciu, jest jedzony z groszku i dzieciom smakował. Byłam bardzo dumna z tego. Ciekawe, co takiego ma w sobie groszek, że odkrywany przez dzieci nagle od razu jest e, lubianym warzywem strączkowym. Przecież nie wszystkie. Nie, nie wiem, ja, ja, ja mam jakieś właśnie też pierwsze wspomnienie z groszkiem, że jak pierwsza zjadłam. Z krzaka, takie wyjęte ziarenka, te kulki groszku. I może dlatego, że jest słodki, może dlatego, że, że, że jednak dzieci najbardziej z tych takich smaków, które odkrywają, że takim pierwszym smakiem jest słodki. No dobrze, pierogi teraz. Marysiu, <laughs> pierogi, bo chodzi o to, że dzieci, jak mówiliśmy, mają konkretną listę ulubionych dań. Mm -hmm. I w sekcji obiad... Prezentujesz przepis na to, jak zrobić ciasto na pierogi, czyli żeby mieć swoje własne domowe, to jest bardzo duża pomoc dla ojców, zwłaszcza którzy być może w pierogach za często nie siedzą. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o farsz, to znowu są to niestandardowe pomysły, bo w dobrej książce znajdą Państwo pierogi z groszkiem, zielonymi ziemniakami, czyli ruskie w trochę takiej bardziej strączkowej tej wersji, pierogi z batatem, które, jak wiemy, są słodkie. To znaczy bataty, więc pewnie i efekt jest znacznie bardziej słodki. No i pierogi z burakami. To już jest jakieś szaleństwo. <laughs> Chciałam zrobić takie właśnie prze. właśnie, jakby znowu opcje ukryty, ukrytych warzyw, ale też chyba takie rzeczy, które hmm, nie, nie są aż tak bardzo wymyślne. Znaczy, są oczywiście, ale też jakby myślę, że dziecko... To znaczy nikt nie kojarzy pierogów z burakami, ciasta pierogowego, <grystanie> że można... O, ale Z kaszą, na przykład czarną i z botwinką, to już takie połączenie. No tak, ale buraki się... może niekoniecznie, bo to bardziej zupa albo sałatka. Tak. A tutaj e, nieoczywiste skojarzenie, ale z drugiej strony prostota wykonania. Mhm. Co myślę ma duże znaczenie w przypadku rodzica, który musi szybko nakarmić jedną albo więcej gąb czekających przy stole w kuchni na jedzenie, bo właśnie wróciły z podwórka, albo ze szkoły, albo skądś i po prostu spoczone, spocone, zmęczone potrzebują natychmiast zjeść trochę kalowi. I też burak jakby jest turbo zdrowy, więc ukrycie go w pierogu może być ciekawym rozwiązaniem, ale też obrót tego, Mówisz że... oczywiście o żelazie. Tak, ale oczywiście oprócz tego, że jest ciasto na pierogi, też pokazuje przepis na wątony i jest tam po prostu napisane, że jest 20 sztuk ciasta na wątony, bo takie ciasto na wontony można po prostu kupić i nie przejmować się tym, że się nie zrobiło czasu, że nie miało się czasu, albo że się nie robi ciasta na wątony, bo po to są też niektóre składniki gotowe, żeby można było je kupować. Oczywiście z uprzednim przeczytaniem ich etykiety. I teraz, drodzy rodzice, drogie matki, drodzy ojcowie, strona 156 i 7 dobrej książki, wreszcie ten przepis, który jest chyba najczęściej stosowanym w domach, nie tylko w Polsce. Makaron z szybkim sosem pomidorowym. Niech podniesie teraz rękę do góry ktoś, kto go przynajmniej dwa razy w tygodniu nie przygotowuje, żeby dziecko szybko było w stanie zniwelować głód i też zapchało sobie usta z makaronem właśnie przez chwilkę nie mówiło o tym, że jest głodne. Jest tu jakiś ukryty tajny wzór na ten makaron, czy po prostu pokazuje, że to jest jedna z najlepszych i najszybszych opcji. W sosie pomidorowym oczywiście, że ukryłam warzywa i jakby są one schowane. Czyli jest tam włożona cukinia, papryka selernaciowy i cebula. Zblendowane, zapasteryzowane. Ale w następnym sosie po prostu chyba pokazuję bardziej, jakby jak, jak zrobić sam sos pomidorowy, według mnie. Jest tam troszeczkę. Czytaj, że to mnie napisz. Nie, nie, nie czytałam wszystkiego. Nie no, żartuję, czytałam, ale dawno to było. Po prostu pokazuję technikę, jak zrobić sos pomidorowy, żeby był jeszcze pyszniejszy. A w następnym przepisie. Próbuję już tutaj e, podpaść dzieciom, bo pokazuję orkiszowe risotto z pieczonymi pomidorami. Czym tu można podpaść? Orkiszem? <laughs> chociaż. Co jest nie tak z orkiszem? No, myślę, że taki mały człowiek nie będzie chyba chciał jeść orkiszu tak bardzo. Albo że w ogóle formy, że coś jest z pomidorami i nie jest to makaron. Aczkolwiek. Może po tych właśnie makaronie z szybkim sosem pomidorowym i tych pomidorach z ukrytymi warzywami takie orkieszowe risotto. W, w dziecko zje chętniej. Czyli tak jak starasz się mieć w domu, i to jest taka pogada, jak rozumiem. Mhm. Od ciebie dla wszystkich, do wszystkich. Tak jak się ma w domu zapasteryzowane słoiki z bulionem, który mhm. bardzo się przydaje, to zawsze dobrze mieć sos pomidorowy przygotowany, który można potem na patelni podgrzać i zalać nim makaron, który się ugotuje w 15-20 minut, nawet często szybciej, żeby te, no, żeby na młodszego pokolenia szybko nakarmić, prawda? Bo to jest i zdrowe, i niekoniecznie tłuczące, a jednocześnie bardzo syte, Tak. Sycące. I... I oczywiście, jeżeli się nie ma czasu, żeby zrobić domową fabrykę słoików z pomidorami, to przecież można poprosić bardziej Dziadków, dziadków Aha, o taką pomoc, albo na przykład, jak właśnie robię, ja, ja zapasy swoje, to zawsze część słoików leci do moich przyjaciół, i żeby oni mogli też y, y, sobie z nich skorzystać. Także albo nie wiem, z, można też to potraktować jako jakąś współ, wspólną rozrywkę, Zaprosić przyjaciół pojechać na targ, kupić cztery kratki pomidorów i stać na przykład Świetny przez weekend pomysł. I, i robić. tak, i dzieci tak jak się często przed świętami przygotowuje wspólnie pierniczki i je, na przykład potem tymi różnymi dziwnymi rzeczami, stópki y, przy ozdabia, tak. To można przecież zrobić wspólną manufakturę. Pomidorową. Na przykład, jak się na no. przykład ma białą kuchnię, to zaprosi szóstkę dzieci. To wspaniale, bo będzie się miało czerwoną kuchnię potem no. przez lata. Ale ile to jest radości, prawda? I yy, potem ile smaku. Tak. Yy, no, ale można włożyć żyć folią malarską. Oczywiście, przecież. że tak. Naturalnie. Każdy, kto przygotowuje sas pomidorowy i ma dziecko w okolicy, to od razu wykłada kuchnię folią malarską. Pol tak, Maria, świetny pomysł. Myślę, że koszty są coraz niższe przygotowywania tych potraw w tej sytuacji. Dochodzimy do sekcji, którą dzieci uwielbiają i myślę, że dorośli też, to znaczy ślinka cieknie na słodko, ale powiedziałaś, że starałaś się nie przedobrzyć i nie przecukrzyć. Dlaczego? Bo cukier jest niezdrowy? No, jest ten cukier niezdrowy. Jest on tak. Naj, ja najchętniej bym jednak cały czas chyba przekonywała rodziców, żeby ten smak słodki, jakby wiadomo, jest on po prostu dla dziecka jakby jednym z pierwszych smaków, który poznaje, ale żeby jednak ten cukier w postaci lodów, czekolady i tego całego zła, które jest na półkach, wprowadzać jak najpóźniej, bo... Aha. No to jest troszeczkę no bo... naiwne. Ja wiem. My jesteśmy otoczeni żelkami, batonami, Czekoladami, wszystkim. Jakby wiadomo, że to jest trudne. I problem jest taki, że żelki są OK w każdym sezonie. To znaczy, to nie jest sezonowy słodycz. I nie, i tak samo czekolada i tak dalej. Więc jakby ja. Bo jeszcze lody to można od maja do września ogarnąć. Tak, ale te już to też. Wiem, to jest trudne. Ja też w ogóle. Ja jestem osobą słodyczową, że tak, owszem, lubię jeść słodycze, ale też nie do końca m, czuję się. Pewnie w y, przygotowywaniu receptur na słodycze mam kilka rzeczy, które lubię. Mm, dlatego też poprosiłam y, dom, do, dom Targosz y, o pomoc, ponieważ A jest moją super koleżaneczką, która naprawdę jakby rozumie y, mnie i ja rozumiem ją. I Dominika rozumiem, Targosz tak? tak. która jest w tej książce Testa też na zdjęciu postać. z tobą. Mhm. Y, ponieważ po pierwsze Pomogła mi skonstruować te wszystkie talerze, za co dziękuję. A po drugie też zrobiła przepis na to. Co, co to znaczy skonstruować talerze? Czyli jakby te wszystkie zdjęcia, które tutaj są i, na, i te wszystkie jedzenka, na których, y, y, znaczy te, te wszystkie talerze, na których jest jedzenie, to jakby Dominika. Pomagała mi też troszeczkę gotować i, jakby ta, to, przecież to wszystko trzeba było zrobić, ugotować i sfotografować. Więc mm -hmm. myślę, że gdyby nie Dominika, to bym sobie nie poradziła aż tak. I jak pomagała mi, to wpadłam na pomysł taki: hej, wiesz, co robisz najlepszą chałkę w mieście? Czy mogłabym udostępnić. Chałka to jest na tradycyjnie przepis? zapchaj buła po prostu. Zapchaj buła i w wersji Dominiki ta chałka hmm, cukru ma tylko gramów 100. Aha. A jest całkowicie też wegańska. I myślę, że umiejętność robienia mm, hałki jest. Po pierwsze, to jest super przyjemne <grywanie> robienie. No, dzieci a, kochają bułeczki. A dzieci kochają bułeczki, więc potem ta hałka mamy tutaj ewolucję tej chałki. Jest ona drożdżówką się staje i staje się też ona cynamonką, więc. Yy... Dziękuję za ten przepis bardzo. Ale tak szczerze, to się długo robi? Bo jeżeli to zajmuje 7 godzin, no to łatwiej jednak pójść do cukierni. Chodzi o to, żeby było... No nie no, zobacz. Homemade. Nie, nie robi się długo. Z no 15-20 minut zaczyn, potem wyrabiasz 10 minut, potem godzinę, żeby wyrosła i potem ją pieczesz 30 minut. No to tak do 2 godzin będziesz już tą chałką uwinięty, co zdążysz Czyli między jedną całe... konferencją na Zoomie, a drugim tak zwanym kolem z pracodawcą mamy albo Ojcowie pracujący w domu mogą po prostu robić chałki. Ona sama sobie rośnie, nawet nic nie musisz z nią robić. Po prostu uh -huh. trzeba zamieszać ciasto, poczekać aż troszeczkę podrośnie, a potem już w ogóle zostawić, żeby rosło, a potem w ogóle włożyć do piekarnika. Nawet jeżeli nie chcesz. Ple Pleść takiego pięknego warkocza, to po prostu możesz je ułożyć, na przykład zrobić kulki, włożyć je w keksówkę, blachę typu keksówka Aha. i zostawić do wyraśnięcia, wtedy ci wyrośnie tak zwana brioche. Także, e, no, poleca się do pieczenia Dobrze. bardzo. Lody, jak robisz? Lody. Idę do takiej super. Lodziarni na pobiślu i jej jem. Eee, no właśnie, tutaj też nie chciałam, żeby to było te, te coś bardzo skomplikowanego, więc po prostu jogurt z malinami i z borówkami e, w silikonowej formie, zamrożony. Bardzo super uda lody. Czy znaczy uda? No, po prostu jest lodami. Tak samo możesz to, jeżeli nie masz w silikonowej formie Możesz włożyć to w kubeczki po jogurcie, albo po czymś, albo nawet mieć może foremki do lodów. Czyli można I po prostu home... do jogurtu wrzucić zmiksowane owoce, owoce ważywa, do, dowolne. niekoniecznie, ale owoce, tak, dowolne. Potem do tej formy przelać, włożyć do zamrażarki i mamy. I można zjeść takie lody, które są trochę zdrowsze i znaczy jakby są po prostu super. No dobrze, tutaj z tych rzeczy słodkich, które są mniej lub bardziej słodkie, jeszcze zainteresowało mnie przez ciebie wykorzystanie popcornu. To znaczy, e, zamiast kupować dziecku w sklepie e, bardzo, bardzo słodkie batoniki, można spróbować zrobić samemu. Ja wiem, że to wszystko się tylko wydaje takie proste, jeżeli chodzi o czas, ale może warto się pokusić, bo batoniki z popcornem wyglądają właśnie tak, te myślane przez ciebie i panią Dominikę. Jak leżące przy kasach w dyskontach różnego rodzaju propozycje słodkie, ale wydaje się, że to jest zdrowsze. Bo wrzuciłam tam trochę nasion, jest słonecznik, dynia, można wrzucić orzech laskowy, e, cukier podmieniłam z prawdziwego białego cukru na kokosowy, więc tak naprawdę można sobie tam też jakby to też po raz kolejny powtarzam, nie trzeba do końca trzymać się tych składników. Możesz wyjąć te pestki z dyni, jeżeli bierze że twoje dziecko ich nie zje i to i tak też ci wyjdzie. I po prostu próbować podać w taką formę batona, bo jakby dzieci lubią popcorn bardzo wiadomo, ale może być tam troszeczkę nasionek zdrowych do chrupania, które zresztą w ogóle chrupanie jest super. Lubisz patrzeć na dzieci jak jedzą? W ogóle lubię patrzeć na y, dzieci i ludzi, jak jedzą i w ogóle też bardzo lubię karmić ludzi. O, tak. A co to daje? Chyba dużą przyjemność, satysfakcję. Jedzenie jest takim dla mnie bardzo zbliżającą formą jakby. Karmienie, jedzenie, i to jest też taki super wspólny czas, gdzie możemy. To właśnie... tak z włoska brzmi, wiesz? Wielkie rodziny i przyjaciele, którzy spotykają się i biesiadują godzinami, rozmawiając, opowiadając o życiu. Kosztując trochę tego, trochę tamtego. Żyjemy w takim świecie, który nam nie daje szansy na takie długie biesiady, niestety. No, pędzi to wszystko niesamowicie. Ja też w ogóle mam świadomość tego, że. Właśnie to, co powiedziałeś, między jedną konferencją a kolem i odebraniem w pędzie dziecka ze żłobka, przedszkola, y, szkoły, etc., że jakby tego czasu jest naprawdę mało, ale właśnie są takie momenty, gdzie możemy na chwileczkę spotkać się przy tym stole, odłożyć wszystkie przeszkadzacze i nie wiem, y, nie nadrabiać straconej prasówki, y, wyłączyć na chwilę tablet i po prostu usiąść, zjeść. I porozmawiać. I to nam czasem oferuje wspólny posiłek. Trochę też wiadomo, że o tym zapomnieliśmy na przestrzeni lat, ale może warto sobie przypomnieć. Czy kiedy wymyślałaś te przepisy, testowałaś je, przygotowywałaś, miałaś gdzieś tyle głowy fakt, świadomość faktu, że polskie dzieci, Polska młodzież są coraz bardziej o Jedzą w pośpiechu, jedzenie nazywane często śmieciowym, bardzo dużo cukrów, napojów gazowanych itp. itd., bo myślę, że ta książka może być jakimś rodzajem remedium na to. To znaczy, oczywiście, wymaga od rodziców większej uwagi, jeżeli chodzi o to, co jedzą dzieci, co im się przygotowuje i podaje, ale. To może być jedna z kolejnych y, pozytywnych stron dobrej kuchni. To znaczy, teraz dasz dziecku znacznie bardziej zdrowe jedzenie, ono w okresie dojrzewania i później nie będzie miało problemów związanych y, z cholesterolem, otyłością, bólami stawów i tak dalej. To jest ten moment, w którym trzeba o tym myśleć. Mm, tak. W ogóle to jest ten moment, kiedy trzeba o tym myśleć. Mm. Cały czas trzeba myśleć i cały czas trzeba się zastanawiać, co jemy, dlaczego jemy, po co tyle jemy. I przede wszystkim m, m, wiedzieć o tym, że jemy za dużo i żeby jeść z głową, z rozsądkiem. Za dużo to znaczy co? Zbyt często, czy za dużo są te porcje? No, jemy po prostu, jakby przez to, że mamy dostęp do wszystkiego i możemy zjeść w, w każdej chwili wszystko to, na co mamy ochotę. Bardzo często jemy, Więcej niż potrzebuje nasz organizm, bo po prostu mamy ochotę na coś jeszcze, bo podjadamy, bo sobie zjemy. A przecież wystarczy poczekać kwadrans i on nam da znać przez mózgi żołądek, że, że już wystarczy. Że dzięki, tak. że dzięki, dokładnie. Tak, no to, 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 to co mówisz o otyłości, o, o, o dzieciach, to jest przerażające rzeczywiście. Bardzo bym chciała, żeby kiedyś ten temat został poruszony na jakimś takim wiesz, forum publicznym i żeby wreszcie się. Tym ludzie zajęli? Ciekawe jest to, mhm. że wiem od osób zajmujących się edukacją, pisaniem o szkole, przyglądaniem się temu, jak teraz dba o siebie lub nie młodzież, że na przykład coraz częściej pojawiają się petycje w szkołach, żeby nie było słodkich, przesłodzonych bułek i soków w sklepikach szkolnych, tylko żeby to były bardziej zdrowe, no, z pomysłem przygotowywane posiłki, o ja tak to powiem. To znaczy, że już sami młodzi ludzie mają świadomość. Dzieci jeszcze oczywiście o tym nie wiedzą, ale potem kolejne, kolejne sytuacje życiowe, z przedszkola do szkoły, ze szkoły do liceum, już się o tym mówi, już się o tym myśli. Więc może no. też ta książka powinna być takim rodzajem zachęty dla rodziców, żeby dzieci od wczesnych lat miały świadomość tego, jak jeść mądrze z głową. Tak tak tak, 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 tego bym sobie oczywiście życzyła. I też w mojej książce jest dosyć mało nabiału i ja jakby jem nabiał i znaczy jem głównie masło i jajka, ale na przykład staram się właśnie na przykład nie, wiem, nie korzystam z mleka za bardzo, no też wiadomo. O tym rozmawialiśmy też ideologicznie, ale też jakby nie zawsze. To znaczy, krwawa faszerowana antybiotykami daje też skażone mleko. W ogóle też ten przemysł mleczarski jest dosyć okrutny na tak szeroką skalę, na jaką jest obecnie produkowane wszystko. Więc, więc po prostu zastąpiłam już dawno to mleko. No jakby. Mlekiem roślinnym i jest ono świetne. Akurat nie ma w mojej książce przepisu na, 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 na mleko roślinne, ale na szczęście mamy tak świetny wybór mlek wszędzie, że można mm, po prostu spróbować zastąpić. I zresztą dużo dzieci w ogóle moich znajomych na przykład jak przechodzi z tej opcji mleka matki na mleko z butelki, to często jest zastąpione po prostu nie taką tą fo formułą, tylko e, mlekiem owsianym na przykład. Super. Na koniec pytanie takie y, do autorki. Gdybyś na przykład miała przed sobą grupę stu osób, które zadałyby ci to samo pytanie. Pani Marysiu, od którego przepisu powinniśmy zacząć przygodę z dobrą książką? To co byś wybrała? Oczywiście, żebym <grym> wybrała makaron z pomidorami. Bo <grym> przynajmniej... Nie będzie rzutu talerzem. Nie, no żartuję. Ja bym zaczęła od mac and cheese, dyni dyni dyniowego mac and cheese. Uwielbiam ten przepis i uwielbiam to, że jest to totalnie fast foodowe, e, amerykańskie e, danie, w którym nie ma nic niezdrowego. Więc jakby zaczęłabym od mac and cheese. Okej, okay. sprawdźmy sami. Mac and cheese, e, burger z batatami, Sos pomidorowy z ukrytymi warzywami w słoiku albo nie, do makaronu, mnóstwo sałatek, owsianka z jajkiem sadzonym, kosmos i wiele innych rzeczy. To wszystko znajduje się, proszę Państwa, w dobrej książce Marysi Przybyszewskiej, która dzisiaj była Państwa i moją gościnią w naszym podcaście. Wege przepisy dla dzieciaków i rodziny. Z głową można to wszystko poukładać. O to bym chciał zaapelować. O Tobie dziękuję za spotkanie i za książkę, która. No, gdzieś będzie leżała blisko blatu Ach, mojej się kuchni. Cieszę. Do usłyszenia tak. i smacznego. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękujemy. Smacznego. Proszę pamiętać o kiszonkach. Tak? Koniecznie. Papa. Pa. <laughs> Książki. Magazyn do słuchania.